przyjemnością popatrzę. Ej, białowłosy, pomóż! Kmet, dziękuję ci, białowłosy. Nie jesteś stąd, ale bijesz się jak wyspiarz. Co cię sprowadza na Skellige? To długa opowieść. Mam tu coś do zrobienia. Jak każdy. Ja dla przykładu szukam siostry. A co się z nią stało? Porwali ją piraci, ale dostanę ich w swoje ręce. A wtedy pożałują, że się urodzili. Masz jakiś trop? Ci dwaj tu, zanim mnie zaatakowali, powiedzieli, że ich kapitan popłynął w stronę Hindarsfjall. Kurisu była na pokładzie. Mam nadzieję, że odnajdziesz swoją siostrę. Gdybyś trafił na tych piratów, albo przypadkiem spotkał Kurisu, powiedz jej, żeby wracała do domu, do Blandare. Masz moje słowo. Bywaj. Ciekawe, czy ktoś z tego Drakkara przeżył. Jeśli ktokolwiek przeżył, to pewnie kapłanki Frei się nim zajęły. Tylko one mają jakieś pojęcie o opiece medycznej. Jeszcze jedna ofiara. Bandaże? Dziwne. Jeszcze jedna ofiara. Babka lancetowata, szałuja i pajęczyna z chlebem. Ktoś tu komuś opatrywał rany. Pamiętaj, matko, strzeż naszych brzegów. Ty, która obdarzasz miłością, nienawiścią i siłą. Żeby wyruszać w podróż. Dziękuję, ale nie chcę nadużywać waszej gościnności. Czas wracać w rodzinne strony. W domu pewnie wszyscy myślą, że nie żyję. Nie martw się, na pewno na ciebie czekają. Witaj w świątyni Frei, jestem Kurisu. W czym mogę ci pomóc? Masz na imię Kurisu? Tak. Spotkałem twojego brata, szuka cię po całym Skellige. Znasz go naprawdę? Jak on się miewa? Wszystko z nim w porządku. Mówił, że porwali cię piraci. To była najstraszniejsza noc w moim życiu. Pamiętam ogień, krzyki i brzęk żelaza. Zapędzili nas na Drakkar. Nad ranem rozpętał się sztorm. Wykorzystałam zamieszanie i wyskoczyłam za burtę. Siostry Astrid i Dalla znalazły mnie nieprzytomną na plaży. Wzięły mnie do świątyni i zajęły się mną. Zawdzięczam im życie. Miałaś dużo szczęścia. Fakt, jak tylko wrócę do Blandare, razem z bratem złożymy dar Frei. Dziękuję ci za pomoc. Uważaj na siebie.